Szanowni Państwo, pozwólcie, że po tym wyborze dosłownie kilka zdań do Państwa skieruję. Dla mnie to jest wyjątkowy dzień, ale myślę, że też wyjątkowy dzień w tej Izbie. Jestem ogromnie zaszczycona, bo patrząc na tę tablicę z wynikami głosowań widać, że głosowali na mnie także Państwo spoza mojego klubu, za co bardzo serdecznie dziękuję. To jest dla mnie ogromny zaszczyt, ogromne wyróżnienie i oczywiście zobowiązanie. Ja każdego z Państwa i w tej kadencji, ale też i w poprzednich, bo jestem tutaj już piątą kadencję, zawsze darzyłam wielkim szacunkiem, bo każdy z nas jest inny. Każdy z nas się różni, ale są sprawy, które powinny nas łączyć. I myślę, że kiedy zdamy sobie sprawę z tego, że w 37-milionowym narodzie jest 460 takich, którzy decydują o najważniejszych sprawach dla naszej ojczyzny i dla naszych obywateli, to jest to naprawdę ogromne, ogromne wyróżnienie, że tutaj w tej Izbie zasiadamy. Chciałam bardzo serdecznie podziękować panu marszałkowi seniorowi za takie sprawne przeprowadzenie pierwszej części naszych obrad. Dziękuję bardzo. Ale chciałam podziękować też wszystkim państwu, szczególnie tym, którzy tutaj z tej mównicy wypowiadali swoje oczekiwania. Ja się z nimi całkowicie zgadzam. Proszę państwa, jako marszałek Sejmu będę robiła wszystko, żeby każdy z państwa znalazł u mnie wsparcie wtedy, kiedy tego wsparcia będziecie potrzebowali. Zgodnie z regulaminem Sejmu moje drzwi do gabinetu będą dla państwa otwarte. Jeżeli będą problemy, zapraszam. Myślę, że nie ma takiego problemu, którego nie dałoby się rozwiązać. Jak mówią, z każdej sytuacji są co najmniej dwa wyjścia. Będziemy starali się poszukiwać tego najlepszego. Jeszcze raz bardzo serdecznie dziękuję. Oczywiście dziękuję władzom mojego klubu i mojej partii za to, że wysunęły moją kandydaturę na to stanowisko. Mam nadzieję, że nie zawiodę nikogo. Gratuluję wszystkim państwu wyboru na posłów dziewiątej kadencji, Sejmu dziewiątej kadencji. I proszę państwa, na koniec, kończąc, chciałabym powiedzieć, że ja zrobię wszystko ze swojej strony, żebyśmy w tej Izbie mogli w sposób godny, spokojny i rozważny prezentować swoje stanowiska, ale też będę państwa prosiła o to, żebyście też państwo pamiętali o tym, że marszałek stoi na straży dobrych praw i obyczajów tej Izby, pilnuje porządku i bardzo proszę państwa o to, żeby dla dobra dyskusji, wtedy kiedy marszałek poprosi, żeby jednak państwo się stosowali do poleceń marszałka. I jeszcze raz bardzo serdecznie dziękuję.